Wraz z rozpadem Związku Sowieckiego w 1991 roku, gdy wszystkie republiki azjatyckie uzyskały niepodległość, pojawiły się wraz z tą niepodległością różnego rodzaju problemy gospodarcze, społeczne, polityczne. Trzeba jak gdyby pamiętać o tym, że przede wszystkim region został odcięty od scentralizowanego systemu gospodarki, co miało bardzo duże znaczenie dla gospodarek nowo powstałych państw. Nastąpiła tak naprawdę dezintegracja, znaczy nie nastąpiła tak naprawdę transformacja, a dezintegracja systemu. Upadek strefy rublowej spowodował bardzo dużą inflację, pojawienie się nowej waluty jak gdyby w pierwszym okresie nie rozwiązało tego problemu inflacji. Upadł system ubezpieczeń społecznych, upadek wielkich zakładów produkcyjnych oczywiście spowodował i zmniejszenie o nawet kilkadziesiąt procent produkcji w regionie spowodował duży wzrost bezrobocia. Powstały nagle granice, które dotychczas nie istniały i które w bardzo poważny sposób utrudniły ludziom takie nawet codzienne funkcjonowanie. Poza tym cała sieć jak gdyby energetyczna, system wodny, handel, które były zintegrowane w czasach Związku Sowieckiego, nagle jakby części tego systemu znalazły się w oddzielnych, niepodległych państwach. Następnie kolejny problem to ogromna migracja europejskiej części ludności, co się wiązało tak naprawdę z migracją tej wykształconej części społeczeństw regionu, dlatego że bardzo duża część lekarzy, nauczycieli akademickich to była zazwyczaj ludność europejska, rosyjskojęzyczna. I tak naprawdę właśnie w tym 91 roku, znaczy to oczywiście trwało przez pierwsze lata, przez pierwszą część lat 90. Powstały też właśnie nowe państwa, które tak naprawdę nie posiadały dotychczas tradycji państwowości. W sumie jako państwa narodowe po raz pierwszy pojawiły się w latach 20., kiedy wyznaczono granice republik sowieckich. Natomiast nie istniała tam tradycja państwowości i to też jakby wpłynęło generalnie na taki okres bardzo dużego kryzysu, także właśnie i tożsamości i no tak. I teraz właśnie w tej jak gdyby tej kryzysowej sytuacji, który tak naprawdę dotknął praktycznie wszelkie sfery i funkcjonowania państwa, i funkcjonowania społeczeństwa, zaczyna funkcjonować pomoc rozwojowa, która jak gdyby trafia do regionu takimi równoległymi ścieżkami, oficjalną poprzez właśnie współpracę z rządami i taką bardziej o charakterze lokalnym poprzez wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych. Natomiast jeszcze zanim przejdę właśnie do, powiedzmy, tak próbowałam zebrać, ponieważ tych organizacji jest międzynarodowych bardzo dużo, więc próbowałam jakoś w kilku punktach zebrać najważniejsze priorytety, którymi rządzą się w swoim działaniu organizacji pozarządowych. Chciałam jeszcze jak gdyby powiedzieć kilka słów na temat też znaczenia geopolitycznego regionu, który też na pewno Państwu jest bardzo dobrze znany, ale wydaje mi się, że to jak gdyby w tym kontekście pomocy rozwojowej także jest bardzo ważne, dlatego że no co tu dużo ukrywać, ona jest w jakiejś części też dyktowana tym geopolitycznym interesem mocarstw, tak? Czy Stanów Zjednoczonych, czy państw Unii Europejskiej. No i na pewno priorytetowe znaczenie ma kwestia jak gdyby złóż ropy i gazu, które znajdują się w Azji Centralnej.
i które są tak naprawdę bardzo ważne w strategiach czy Unii Europejskiej wobec Azji Centralnej, czy Stanów Zjednoczonych, czy Rosji, Chin. Kolejną taką kwestią to jest kwestia, która pojawiła się, która jak gdyby zaczęła mieć kolosalne znaczenie po 11 września 2001 roku, to gdy Azja Centralna stała się jak gdyby dodatkowo stała się terenem bazowym dla działań wojskowych w Afganistanie i w tym momencie jak gdyby stało się bardzo ważne utrzymanie stabilności w regionie. I jak gdyby wydaje mi się, że nie należy zapominać, też mówiąc właśnie o pomocy rozwojowej, o tym znaczeniu geopolitycznym regionu, chociaż z drugiej strony jak gdyby porównując z innymi regionami na świecie, też ta pomoc ona jest bardzo duża, natomiast nie jest jakoś szalenie ogromna. Jeżeli chodzi o priorytety, którymi się kierują organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe działające w regionie, to jest pierwszy, taki jeden z podstawowych priorytetów, to jest rozwój ekonomiczny regionu. I tak jak właśnie powiedziałam, ta pomoc rozwojowa, ona jak gdyby równolegle idzie na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony jest to współpraca na centralnym poziomie, współpraca z władzą tamtejszych państw i jest to tworzenie z rządami Kirgistanu, czy Uzbekistanu, czy Tadżykistanu jakichś programów rozwoju tworzonych przez na przykład Bank Światowy, czy inne tego typu międzynarodowe organizacje. I jeżeli chodzi o rozwój ekonomiczny, no to tutaj jak gdyby z jednej strony jest to dążenie do pewnych rozwiązań systemowych, czyli przede wszystkim poprawy zarządzania budżetem, opracowywania przepisów sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości, czyli po prostu działania legislacyjne, tak? Jak gdyby zmiana prawa, która spowoduje ustabilizowanie jakiejś sytuacji makroekonomicznej w państwach regionu, ale też kształcenie ekonomiczne, znaczy kształcenie kadr, reforma przepisów celnych, granicznych, reforma przepisów podatkowych, ponieważ jak już wcześniej tutaj słyszeliśmy na poprzednim panelu, szara strefa jest bardzo poważnym problemem w krajach Azji Centralnej i ona powoduje jak gdyby to, że ten rozwój ekonomiczny jest też bardzo spowolniony. Poza tym to są jak gdyby takie działania na szczeblu właśnie państwowym, ale poza tym też jak gdyby organizacje międzynarodowe działają na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Są rozwijane programy mikrokredytów, rozwoju gospodarstw rolnych, wsparcia rozwoju produkcji rolnej. Poza tym kolejnym bardzo ważnym priorytetem w działaniach organizacji międzynarodowych w regionie jest rozwój zasobów ludzkich. I tutaj chodzi głównie o takie dwie sfery, jest to służba zdrowia i edukacja. Tak jak już ja nie będę się tutaj powtarzać, jeżeli chodzi o problemy dotyczące tych obu sfer, bo o tym już słyszeliśmy podczas poprzedniego panelu. Natomiast nadal słaby rozwój, słaby system usług socjalnych jest ogromnym problemem we wszystkich państwach regionu i w tym kierunku także działają organizacje międzynarodowe, w tym kierunku też działa właśnie ta pomoc rozwojowa. No jeżeli chodzi o edukację, no to jest najważniejsze takie kwestie, to jest ona przede wszystkim dotyczy jak gdyby tego poziomu podstawowego i średniego, chodzi o dostęp do edukacji, o wyrównywanie szans, tutaj głównie chodzi właśnie o tak zwaną prowincję, gdzie ten dostęp jest bardzo utrudniony ze względu właśnie na małe środki finansowe.